Dzień dobry, Szymon Janicki, witam Was bardzo serdecznie. Fakty OSK, podsumowanie tygodnia. Ze mną w studio Marek Rupental. Dzień dobry. Dzień dobry Marku, nasz ekspert, ekspert e-kierowcy, wykładowca. A w studio Faktów OSK jest dzisiaj z nami Weronika Popławska, która już ma przygotowane wszystkie fakty. Weroniko, dzień dobry, przedstaw proszę fakty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy Fakty OSK, a w nich najświeższe newsy i informacje z branży. Niestety, zaczynamy od tej mało optymistycznej wiadomości. Nadal brak porozumienia na linii ministerstwo-egzaminatorzy. Informacja o tym, że minister infrastruktury nie planuje podniesienia stawek wynagrodzenia egzaminatorów, oburzyła środowisko. Jeszcze tydzień temu powiało optymizmem. Pomimo zmęczenia przedłużającymi się rozmowami, egzaminatorzy uzgodnili powołanie grupy roboczej, w której skład mieli wejść przedstawiciele środowiska egzaminatorów oraz Ministerstwa Infrastruktury. Do postawy rządu już wtedy podchodzili jednak z rezerwą, a Wojciech Dusza z Komitetu Egzaminatorów RP mówił: jeśli w trakcie prac tego zespołu roboczego w którymś momencie uznamy, że dalej są to mrzonki i próby gry na czas, my już na kiełbasę wyborczą nie damy się nabrać. Wtedy protest w tej i innych formach zostanie wznowiony. Ale gdy 29 lipca opublikowano zostało stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, że nie zaplanowano zmiany stawek kwotowego wynagrodzenia egzaminatorów, w środowisku egzaminatorów zawrzało. Wypowiedź ministra odebrana została jako policzek, a postawa określona jako dwulicowa. Egzaminatorzy mówią nie, wznawiają protest i chcą rozmawiać już wyłącznie z ministrem Adamczykiem. W całym kraju zapowiadają się utrudnienia i opóźnienia w organizacji egzaminów na prawo jazdy. Marku, bezradność rządu, ale także błędy wizerunkowe w naszych sektorach, o których zwykle rozmawiamy, to są po prostu porażające. Tak, ja myślę, że tu bardziej chodzi o ignorancję tej grupy zawodowej. Jest to grupa niewielka, a mimo wszystko, tak jak w naszych poprzednich programach, kiedy poruszaliśmy te tematy, mówiliśmy o tym, że jednak tym wszystkim rządzi polityka. Niezbyt liczna grupa osób, nie zależy im na takim elektoracie, bo dla przykładu, jeżeli spojrzymy na inne, bardziej liczne grupy, bardziej zdecydowane w swoich działaniach, mam tutaj na myśli południe Polski, chociażby górnicy. Oni nigdy nie protestują dłużej niż 2-3 dni i mają załatwione to, co chcą. Natomiast pielęgniarki, lekarze, czy teraz właśnie pracownicy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego są po prostu ignorowani przez ten rząd. No, jest też tak, że rząd chyba jak ognia boi się podnoszenia jakichkolwiek stawek, prawda? Boi się podnoszenia stawek egzaminacyjnych, boi się podnoszenia stawek za badania techniczne pojazdów. Ja mam wrażenie, że to już jest powoli działanie motywowane strachem, a nie zdroworozsądkowymi decyzjami. No tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że w międzyczasie zarówno rząd, jak i parlamentarzyści uzyskali dosyć znaczące podwyżki. W ostatnich dniach była mowa o kolejnych podwyżkach. To czym one są motywowane? Tym, że mamy do czynienia z inflacją. Skoro jest inflacja, to musi się opłacać zarówno stacjom diagnostycznym, jak i wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego funkcjonować. Na to są potrzebne pieniądze, zarówno na sprzęt, na obiekty i na utrzymanie personelu. A tutaj gdzieś ja widzę, że jest to totalnie ignorowane. 130 zł za egzamin czy 100 zł za badanie techniczne dzisiaj to są żadne pieniądze. Ludzie zarabiają, przepraszam, dokończę, tylko ludzie zarabiają więcej i ja naprawdę nie miałbym nic przeciwko temu, żeby za badanie techniczne zapłacić dzisiaj powiedzmy 150 zł, czyli 50 więcej niż powinienem, to znacznie podniosłoby uposażenie pracowników, wyposażenie stacji diagnostycznych, w ogóle rentowność funkcjonowania tej instytucji, podobnie jak przy egzaminach. Jeżeli płacimy dzisiaj 3 tysiące czy ponad 3 tysiące za egzamin, to dlaczego mamy zapłacić 130 zł za kurs? To dlaczego za egzamin sam mamy zapłacić tak mało? To też jest deprymujące, bo niewielka stawka opłaty powoduje, że kursanci po prostu przychodzą, dopóki im się nie uda, tak? A jak skomentujesz taki osąd, taki pogląd, że podobnie jak w medycynie, duże systemowe zmiany mogą być dopiero wymuszone przez niezadowolonych pacjentów, a nie przez środowisko medyczne, które też jest ignorowane przez rządzących. Czy to nie jest tak, że również w naszych branżach te zmiany systemowe mają szansę być wprowadzone wtedy, kiedy będą wywołane protestami, naciskiem kandydatów na kierowców? No, jeżeli nie będą mogli przystępować do egzaminów, to na pewno ta grupa osób się zbierze i będą przeciw temu wszystkiemu protestować. Bo tak z własnej nieprzymuszonej woli, dopóki kogoś to nie dotknie, nie będzie tego robił. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy mają 18, 19, 20 lat.
i zupełnie inaczej jeszcze patrzą na świat. Nie widzą problemu egzaminatora, który pracuje od 20 lat i od 8 lat bodajże nie ma żadnych regulacji finansowych, a więc dla niego nic się w domu nie zmieniło, ale czynsz poszedł do góry, prąd poszedł do góry, gaz poszedł do góry, opłaty wszystkie w sklepie również wszystko poszło do góry. Oni tego nie widzą. Musi ich dotknąć bezpośrednio ten problem i dotknie ich dopiero w sytuacji, kiedy rzeczywiście w sposób radykalny pracownicy WORD-u sprzeciwią się temu, podejmą strajk, nie będą chcieli egzaminować. Dopiero młodzież to zauważy. No jest tak, że minister Adamczyk bardzo lubi się pokazywać wtedy, kiedy na przykład otwiera obwodnice, szczególnie na południu Polski, tam gdzie rządzi rodzina PiS. Szkoda, że zabrakło mu odwagi, żeby stanąć do raportu w środowisku, które no tak naprawdę również decyduje o jego stanowisku, roli i o tym, w jaki sposób wygląda bezpieczeństwo infrastrukturalne na polskich drogach. Rząd federalny znacząco ograniczy dopłaty do nowych samochodów elektrycznych i całkowicie zlikwiduje częściowe finansowanie zakupu hybryd plug-in. Do tej pory w Niemczech panuje zasada progresywności sumy dopłat do samochodów elektrycznych. Im droższy pojazd, tym wyższa kwota dopłaty, nawet 9000 euro. Od stycznia 2023 roku kupujący pojazdy elektryczne będą mogli liczyć wyłącznie na premię środowiskową i to tylko przez kolejne 2 lata do końca 2025 roku. Decyzja o zniesieniu dopłat do hybryd plug-in związana jest z planami skreślenia przez Unię Europejską tego typu samochodów z listy pojazdów niskoemisyjnych. Realny poziom zużycia paliwa w tych samochodach jest nawet kilkaset procent wyższy niż w deklarowanej specyfikacji. Wszystko przez to, że kierowcy rzadko ładują akumulatory, wolą jeździć na benzynie. No ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy raport dla mnie osobiście, że pojazdy hybrydy typu plug-in znikają z listy pojazdów niskoemisyjnych nie ze względu na technologię, tylko ze względu na sposób użytkowania ich przez kierowców. No tak. Ja powiem szczerze, jakiś czas temu rozważałem zakup samochodu elektrycznego. Zrobiłem to spontanicznie. Taki pomysł po prostu wpadł mi do głowy i mówię, elektryk. I mnóstwo czasu spędzam na mieście, mogę się nim swobodnie tutaj przemieszczać. Bałbym się pojechać w trasę, to inna sprawa. Więc pomyślałem o czymś niedużym. Ale później zauważyłem różnego rodzaju problemy. Chociażby wallboxa nie posiadam. Musiałbym to wszystko przerabiać. Fajnie byłoby, gdybym wcześniej pomyślał o fotowoltaice, bo sądzę, że większość tych samochodów elektrycznych, które dzisiaj jeżdżą po ulicach miast, to są osoby, które mieszkają w domkach jednorodzinnych, skorzystały z dopłat do fotowoltaiki, założyły sobie ją i dzisiaj tak naprawdę niemalże bezkosztowo korzystają z tych samochodów. A czy nie masz wrażenia również, że to jest tak, iż w wielu państwach europejskich, być może trochę ze względu na problemy gospodarcze w tej chwili, budżetowe, ale także taką długoterminową politykę rezygnacji z transportu osobistego na rzecz transportu publicznego, te dopłaty są wycofywane albo drastycznie obniżane. Gruchnęła taka wiadomość z rządu holenderskiego, z Niderlandów, który bardzo rozważa poważnie wprowadzenie podatku od ilości przejechanych kilometrów. No my mamy dopłaty uzależnione od ilości przejechanych kilometrów. Im więcej zadeklarujemy, tym większą mamy szansę na większą dopłatę, tak? Odwrotnie to wszystko działa. Ale tu chyba clue sprawy znajduje się gdzie indziej. Myślę, że to jest kwestia tego, że Unia chce do 2035 roku pozbyć się całkowicie samochodów benzynowych i diesla, z silnikami diesla, na rzecz właśnie hybryd i samochodów elektrycznych. A to, co teraz planują Niemcy, to ewidentnie skłaniają się wyłącznie do samochodów elektrycznych. Bardzo jesteśmy ciekawi, w jaki sposób to będzie wyglądało. Pozostało nam 13 lat. Oczywiście nie wiem, czy w tym studio, ale na pewno będziemy śledzić to, w jaki sposób zmieniają się proporcje samochodów z tradycyjnym napędem i pojazdów z napędem elektrycznym. Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Transportu Drogowego oraz łódzki WORD zapraszają na studia podyplomowe na kierunku teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców.
Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do instruktorów, egzaminatorów, kierowników ośrodków szkolenia kierowców, pracowników WORD-ów, urzędników marszałkowskich i urzędników starost. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie nowej techniki samochodowej, psychologii i dydaktyki, a także przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, w tym osób z niepełnosprawnościami. Tematyka zajęć obejmuje m.in. analizę przebiegu i skutków zdarzeń drogowych, mechanikę ruchu samochodów w sytuacjach krytycznych oraz prawo o ruchu drogowym. Organizacyjnie w czasie 2 semestrów studiów przewidziano 10 zjazdów. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy. Jak oceniasz tę inicjatywę? Czy ona jest edukacyjnie potrzebna? Takie informacje, jak ja uzyskuję i słyszę, to jest miód na moje serce. Ja jestem osobą, która od ponad 35 lat cały czas pracuje na rzecz bezpieczeństwa, cały czas gdzieś mam do czynienia, miałem do czynienia może z obsługą wypadków drogowych. Prowadziłem wiele wykładów na różnych uczelniach, między innymi w kwestiach bezpieczeństwa i uważam, że jest to świetny pomysł. Nam cały czas brakuje audytorów, którzy byliby w stanie kontrolować bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeżeli kto to jest audytor kontrolujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym? To osoba, która pracując w Urzędzie Marszałkowskim czy też w starostwie będzie zajmowała się bezpieczeństwem w rejonie, który jest podległy jej. Będzie mogła bezpośrednio wpływać, mieć kontakt z osobami, które chociażby zajmują się kontrolą ośrodków szkolenia kierowców, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Naprawdę my takich audytorów potrzebujemy, bo w naszym kraju niestety nie ma scentralizowanego takiego układu zarządzania. Nie ma niczego takiego. Każdy z podmiotów, który w statutowych obowiązkach ma dbałość o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, robi to we własnym zakresie, bez konsultacji z innymi podmiotami. Mielibyśmy w końcu ludzi, którzy są wykształceni, bo warto pamiętać o tym, że edukacja komunikacyjna w naszym kraju totalnie leży. Nie mamy żadnego poziomu określonego, że szkoła podstawowa, pojawia nam się wychowanie komunikacyjne w szkole średniej, na studiach również powinny te zajęcia się odbywać. Pomimo tego, że są to już osoby, które często mają możliwość przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Nigdy za dużo. W dalszym ciągu na naszych drogach ginie zbyt wiele osób. Ubiegły rok 2245 osób zabitych. Co prawda jest to najmniejsza liczba zabitych, jaką udało się wrzucić do statystyk policyjnych, które są prowadzone od lat 90., ale mimo wszystko i tak jest to za duża liczba. Potrzebni nam są tacy ludzie. Jeżeli nasz ekspert Marek Rupenta z 35-letnim doświadczeniem w pracy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego mówi, że to dobry pomysł, nie pozostaje nam nic innego jak przyklasnąć i obserwować. Brawura, nieznajomość lokalnych przepisów i innych obowiązków kierowców, a także roztargnienie i nieuważność są powszechnymi przyczynami nakładania wysokich mandatów na polskich kierowców w czasie podróży zagranicznych. Dyrektywa, obowiązująca od kilku miesięcy we wszystkich krajach Unii Europejskiej, umożliwia wymianę informacji o kierowcach pojazdów, a to z kolei pozwala na skuteczną egzekucję mandatów wymierzonych przez policję nawet w najdalszych regionach krajów członkowskich. Zapytanie w sprawie kierowcy kierowane jest do Krajowego Punktu Kontaktowego, który uzyskuje informacje o kierowcy z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Następnie informacje o charakterze przewinienia i wysokości mandatu przekazywane są policji. Najczęstszą przyczyną mandatu wymierzonego polskim kierowcom za granicą jest nadmierna prędkość. Nie mamy także wyrobionego nawyku sprawdzania lokalnych przepisów obowiązujących w krajach tranzytowych lub docelowych. Marku, nie sprawdzamy, nie przygotowujemy się do podróży w krajach zagranicznych, w krajach innych niż Polska. Ja mam wrażenie, że trochę Schengen nas uśpiło, bo jeżeli mielibyśmy się poruszać pojazdami w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji, to jestem przekonany, że sprawdzalibyśmy, podobnie jak sprawdzamy zalecane szczepienia przed podróżą do odległych krajów, sprawdzalibyśmy, jakie obowiązują tam przepisy. Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Czujemy się tutaj w krajach Schengen tak jak u siebie w domu,
a przepisy są różne. Mamy co prawda konwencję wiedeńską z listopada 1968 roku i fajnie by było, ja zresztą to już od dawna głoszę, żeby był to jedyny akt prawny regulujący zasady odbywania się ruchu drogowego w krajach Schengen. Czyli im bardziej ogólnie, tak trochę jak konstytucja amerykańska, im bardziej ogólnie na obszarze całego obszaru... Całej Unii. Całej Unii, na obszarze całej Unii, tym lepiej. No tak, znalibyśmy te przepisy. A tak te przepisy rzeczywiście są regionalnie wprowadzane. Na przykład mogę tutaj powiedzieć, że Polacy bardzo często wpadają na te radary zupełnie nieświadomie. Widzą ograniczenie prędkości, stosują się do niego, mijają skrzyżowanie, które odwołuje w Polsce ograniczenie i nabierają prędkości, zwiększają ją, wpadają w radar. W Niemczech ograniczenie prędkości, znak ograniczenia prędkości odwołany jest znakiem odwołania ograniczenia prędkości, a nie skrzyżowaniem. Już mamy tutaj pewien taki dysonans i naprawdę z zupełnej nieświadomości, po prostu będąc na terytorium innego państwa niż Polska, stosujemy się do takich przepisów, które znamy w Polsce, a one tam nie obowiązują. To ma wymiar zarówno przepisów takich bezpośrednio dotyczących poruszania się po drogach, tak jak powiedziałeś, to w jaki sposób odwoływany jest znak ograniczenia prędkości na przykład. Ale to miał wymiar również posiadania dokumentów przy sobie. To miał wymiar określonego sprzętu w pojeździe, typu kamera i CB brak radio. CB radio i tak dalej, prawda? Tak. Na pewno trzeba to sprawdzać, dlatego że nikt z nas nie chce tych kilkuset euro, które moglibyśmy wydać naprawdę w fajny i twórczy, przyjemny sposób w kraju docelowym podczas podróży wakacyjnej, stracić to zanim dotrzemy na miejsce, gdzieś opłacając mandat, który zostanie na nas nałożony. O, a jeszcze zepsute wakacje. I zepsute wakacje, dokładnie tak. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów. Zapowiadane od kilkunastu miesięcy zmiany obejmują przekazanie kontroli badań transportowemu dozorowi technicznemu, możliwość orzeczenia ponownej kontroli stanu technicznego pojazdu. Wprowadzone zostaną nowe zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na diagnostów, za które odpowiedzialny będzie Instytut Transportu Samochodowego. Kary nakładane na kierowców spóźniających się lub unikających badań mają ich zdyscyplinować i zniechęcić do takich praktyk. Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, powiedział, że celem działań rządu jest zlikwidowanie patologii i wprowadzenie za pośrednictwem dozoru technicznego, większej jawności i kontroli jakości badań technicznych. Rafał Weber podkreślił jednocześnie, że rząd nie zamierza podnieść stawek za badania techniczne pojazdów. Warto zauważyć, że przepisy w nowym brzmieniu dostosowują polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. No, wydawało się, że to jest never ending story, prawda? A zmierzamy do końca. Zmierzamy do wprowadzenia nowych regulacji. Regulacji, które ja oceniam z kolei krytycznie, w przeciwieństwie do tych zajęć prowadzonych na uczelni, te oceniam krytycznie. Dlaczego? Instytut Transportu Samochodowego ma siedzibę w Warszawie. Transportowy Dozór Techniczny ma siedziby w miastach wojewódzkich i nie wszystkich zresztą. W związku z tym jest to rozczłonkowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi. Ja naprawdę od kilku lat obserwuję radykalną poprawę na stacjach diagnostycznych, zarówno w wyposażeniu, jak i w fachowości diagnostów. Ja z nimi bardzo często rozmawiam, kiedy podjeżdżam swoim samochodem i w związku z tym, że jest to też mój konik, te przepisy, chociażby rozporządzenie w sprawie obowiązkowego wyposażenia pojazdu, również są mi doskonale znane i kiedy z nimi rozmawiam, to mogę powiedzieć, że są to fachowcy. Nie, oni się znają na tym, przepraszam, na temacie, który ja wywołam. Znają przepisy. Coraz rzadziej, a wręcz nie wiem, czy jeszcze się zdarzają sytuacje, że badanie techniczne odbywa się bez pojazdu. Diagności się tego boją. Wszystko jest kamerowane. Jest nadzór prowadzony przez policję, nadzór prowadzony przez starostwo. I ten nadzór na pewno nie zostanie zwiększony poprzez rozczłonkowanie tego nadzoru na Instytut Transportu Samochodowego i na Transportowy Dozór Techniczny. Musimy pamiętać o tym, że starosta jest organem administracji samorządowej. Ma do dyspozycji potężne zaplecze.
Natomiast my mówimy tutaj o prywatnych instytucjach, które zarabiają pieniądze na swoją korzyść. Nie posiadają takiej mocy sprawczej, żeby prowadzić aż tak wnikliwy nadzór nad stacjami diagnostycznymi, jak teraz to robi starosta. A jak skomentujesz to, że rząd nie zamierza podnieść stawek za badania techniczne pojazdów? A częściowo już dzisiaj mówiliśmy na ten temat, kiedy rozmawialiśmy o egzaminatorach. To też jest żenująca sprawa. Naprawdę, dla klienta, który ma się raz w roku pokazać na stacji diagnostycznej, podniesienie tej stawki o 30 zł, to nie wiem, jak to określić. No, nie chciałbym tu porównywać do kilograma czereśni, bo on już staniał, ale są to tak naprawdę dwie paczki papierosów. Dla palacza są to dwie paczki papierosów. To nie są żadne pieniądze dla osoby, która raz w roku ma zapłacić. To dlaczego kierowcy mają wymieniać prawa zawodowi kierowcy co 5 lat? Bo odbędzie szkolenie okresowe, bo zrobi nowe badania i ma wymianę prawa jazdy. Dlaczego? I nikt się nad nimi nie lituje. A tutaj naprawdę to nie jest kwestia jakichś znaczących podwyżek. Diagnostów, egzaminatorów uratuje kwestia 30-50 zł. I oczywiście, że tak. To nie jest kwestia znaczących podwyżek dla klientów, natomiast suma tych podwyżek, którą uzyskaliby diagności prowadzący działalność gospodarczą w warunkach coraz większych kosztów, no byłaby w stanie po prostu umożliwić im dalej rozwijanie firm, chociażby o sprzęt, o którym wspomniałeś na samym początku. Bardzo serdecznie dziękuję. Marek Rupental. Dziękuję również. Ekspert e-kierowcy, wykładowca e-kierowcy. Weronika Popławska, która przedstawiła fakty OSK. Ja się nazywam Szymon Janicki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne fakty OSK. Weronika Popławska.